Cześć, witam was w kolejnym odcinku Football News. A dzisiaj... Grzegorz Krychowiak znalazł się w 11 sezonu. Czy Płacheta poradzi sobie w Norwich? Odchodzi najlepszy napastnik polskiej ekstraklasy. Transfer kobiet między kolegami z Manchesteru City. Leroy Sané zdradził wielki transfer Chelsea. Oraz Robert Lewandowski i jego imponująca muskulatura. Zanim zaczniemy, zachęcam was do subskrypcji kanału, aby was nie ominęły kolejne niezwykle ciekawe informacje ze świata piłki nożnej. Nie zapomnijcie także zostawić łapkę w górę, aby dzisiejszy odcinek powędrował do jak największego grona osób. Nie przedłużając, zapraszam na dzisiejszy film. Sponsorem kanału jest PZBook, legalny polski bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. W ostatnich tygodniach dość mało słyszymy o Grzegorzu Krychowiaku. Jest to prawdopodobnie związane z faktem, że po długiej przerwie spowodowanej pandemią, media mocno skupiły się na rozgrywkach w topowych europejskich ligach. Poza tym po powrocie na boisko Krycha nie pochwalił się ani jedną bramką czy asystą, tak więc media nie musiałyby poświęcać mu specjalnie czasu. Mimo tego Polak został wyróżniony przez rosyjską ligę, udowadniając, że jest jej silnym filarem. Grzegorz znalazł się w 11 sezonu rosyjskiej Premier Liga i nie jest on jedyną osobą z Lokomotivu, która znalazła się w owym zestawieniu. Aleksiej Mir Rańczuk także znalazł się w drużynie sezonu. Kilka dni temu zakończyły się ligowe rozgrywki w Rosji, a drużyna Grzegorza Krychowiaka zajęła wysokie drugie miejsce. Nie mieli oni niestety szans z silnym w tym sezonie Zenitem, który zdominował resztę stawki, wygrywając mistrza. Grzesiek w trwającym wciąż w Europie sezonie rozegrał 33 mecze, strzelił 10 goli i zaliczył 5 asyst. Łącznie na Morawie spędził prawie 3000 minut. Jeszcze tak a propos wznowienia rozgrywek, to możecie się zmierzyć razem ze mną i innymi widzami w typerskiej lidze w aplikacji Noin. Do wygrania za pierwsze miejsce jest koszulka ulubionego zespołu z Bundesligi oraz książki od Labotigi. Wszystko jest zupełnie darmowe, policzy się dobra zabawa. Jak dołączyć? Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! W ostatnim czasie głośno zrobiło się w Polsce o dwóch klubach Championship, które wywalczyły awans do Premier League. A co jest w tym takiego wyjątkowego, zapytacie? Leeds United, czyli pierwszy zespół, który zapewni sobie awans, jest również klubem Mateusza Klicha, który jest w niej ważną postacią. Drugim zespołem, który zobaczymy w przyszłym sezonie w Premier League, jest West Bromwich Albion. W niej natomiast występuje Kamil Grosicki, który może pewnego miejsca w składzie nie ma, ale w ostatnim czasie jest jego ważnym ogniwem. W drugą stronę, czyli z Premier League do Championship, spadek ma zapewniony Norwich City i warto się przy nich zatrzymać, bowiem ostatnio ich nowym wzmocnieniem został Polak, a dokładnie mówiąc Przemysław Płacheta, który trafił do Anglii z Śląska Wrocław. Ogólnie rzecz biorąc 22-latek mimo swojego młodego wieku ma bogatą przeszłość piłkarską. Napastnik swoją karierę zaczynał w Pelinie Łowicz, następnie grał w LKS-ie Łódź, Polonii Warszawa, żeby w 2015 roku zaliczyć krótki epizod chociażby w RB Lipsk. Na początku 2018 roku Płacheta wrócił do Polski, zasilając Pogoń Siedlice. Pół roku później pod Beskidzie, a w lipcu zeszłego roku wspomniany Śląsk Wrocław. Jak widać, CV bardzo bogate. Tak więc transfer do Norwich nie był raczej dla niego bardzo stresujący. Ale co będzie dalej? Czy 22-latek przebije się do pierwszej jedenastki Kanarków, czy może stanie się zbędnym balastem? Na to pytanie w jednym z ostatnich odcinków odpowiedział znany polski dziennikarz Tomasz Ćwiąkała. Dziennikarz zaczął od czynników, które mogą pomóc Płachecie w Anglii. Przede wszystkim pochwalił jego szybkość i dużą ilość wykonywanych sprintów na boisku. Również pochwalił jego fizyczność, która przerasta znaczącą większość zawodników ekstraklasy. Z minusów natomiast wymienił dośrodkowania, które są do poprawy. Na temat kariery Przemka w Norwich wypowiedział się również Piotr Domagała, który mocno śledzi rozgrywki Championship i pojawił się w odcinku Tomasza Ćwiąkały. Tak więc jako klub to jest bardzo dobry wybór moim zdaniem, by móc się odpowiednio rozwinąć. Jak natomiast wygląda sytuacja już samego zespołu, no to jest kwestia trochę inna. Mam wrażenie, że to może nie do końca być styl, jaki pasuje Przemkowi Płachecie. Pamiętamy go w tym sezonie ze Śląska jako osobę, która bardzo lubi wolne korytarze, wolne przestrzenie, wyścigi, możliwość wejścia w dribbling, w pojedynek, poszukiwania takich komfortowych dla siebie sytuacji. Patrząc na ten sezon w Premier League zespołu Norwich, to ta gra wygląda trochę inaczej. To jest zespół, który bazuje na posiadaniu piłki, to jest zespół, który gra efektywnie, ale przede wszystkim chce grać efektownie. Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy Przemysław Płacheta poradzi sobie w Championship w przyszłym sezonie. Zapraszam do grupy Obstawiamy, gdzie jest aż 61 tysięcy osób. Z pewnością będziecie się dobrze bawić razem z innymi. Wpadajcie, bo naprawdę warto.
Temat Ekstraklasy nie jest często poruszany na tym kanale, natomiast w ostatnim czasie naszą rodzimą ligę ma opuścić najlepszy napastnik, czyli Christian Gytkier. Duńczyk w tym sezonie odebrał nagrodę za najlepszego strzelca Ekstraklasy, ale również pożegnał się z Lechem Poznań. 30-latek ma zasilić Beniaminka Serie A FC Manze. Nie jest to jednak taki zwykły klubik, a drużyna z dużymi ambicjami. Klub pozyskał już piłkarza Parmy za 4 miliony euro, czy piłkarza Juventusu za 2 miliony euro. Gytkier ma być ich kolejnym wzmocnieniem, ponieważ Manza w przyszłym sezonie planuje wywalczyć sobie awans do Serie A. Jak widać, cele są duże, ale jak to z nimi bywa, wymagają również dużych poświęceń, w tym wypadku finansowych. Gytkier występował tylko w jednym polskim klubie, Lechu Poznań, od lipca 2017 roku. Do tego czasu rozegrał dla kolejarza 119 meczów, strzelił 65 goli i zaliczył 8 asyst. Nagroda Króla Strzelców Ekstraklasy jest jego jedynym zdobytym tytułem w Polsce. Dość głośno w ostatnim czasie zrobiło się w mediach, kiedy to do internetu trafiły zdjęcia byłej partnerki Sergio Aguero z jednym z piłkarzy Manchesteru City. Dokładnie chodzi o Taylor Ward, która jest modelką i była związana z Sergio. Obecnie kobieta spotyka się z klubowym kolegą Argentyńczyka, Rayadem Marezem. Para początkowo miała między sobą stosunki przyjacielskie, ale przerodziły się one szybko w miłość. Marez niedawno rozwiódł się ze swoją żoną Ritą i jak widać nie potrzebował dużo czasu, aby związać się z nową kobietą. Taylor ma konto na Instagramie, które obserwuje 450 tysięcy osób. Co do Sergio Aguero, ciekawe, czy piłkarz nie będzie miał żalu do Mareza za chodzenie z jego byłą partnerką i czy nie będzie miało to negatywnego skutku na relacje na boisku. Bayern Monachium jako pierwsza drużyna w obecnym okienku transferowym zdecydowała się na zakontraktowanie dużego nazwiska, jakim w ich przypadku był Leroy Sané. Niemiec przeszedł z Manchesteru City do Bawarii za 45 milionów euro, mimo że jego wartość wynosi 80 milionów, ale nie ma co się specjalnie dziwić tak niskiej ceny za szybkiego skrzydłowego, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, pandemia, która mocno obniżyła możliwości finansowe większości klubów, nie mówiąc o milionowych stratach, jakie ponieśli. Po drugie, Sané niemal cały sezon 2020 spędził lecząc ciężką kontuzję kolana. Mimo tego Bayern zdecydował się na jego wykupienie, a Manchester mógł nieco podbudować swój budżet. Choć w ich przypadku raczej z utrzymaniem piłkarzy nie powinno być większego problemu. Sané ostatnio udzielił wywiadu, w którym poruszył wzmocnienia klubu, który walczy z Bayernem o awans do 1/4 Ligi Mistrzów. Leroy chwalił pozyskanie przez Chelsea Timo Wernera oraz Kaja Havertza. Problem w tym, że ten pierwszy nadal jest zawodnikiem Bayer Leverkusen. Czyżby więc Sané wiedział coś, czego my nie wiemy i niebawem usłyszymy o nowym wzmocnieniu Chelsea? Bardzo możliwe. Havertz w tym sezonie spisywał się bardzo dobrze, co spowodowało, że wzbudził zainteresowanie największych europejskich klubów. Jak widać, Chelsea ogromnie się wzmacnia. Robert Lewandowski to perfekcjonista z krwi i kości. Polak posiada talent do strzelania bramek, ale bez ciężkiej pracy włożonej m.in. na siłowni, nie byłby dzisiaj tu, gdzie jest. Lewy przykłada bardzo dużą uwagę do spożywanego przez siebie jedzenia, ale również tężyzny fizycznej i ogólnie rzecz biorąc formy. To dzięki tysiącom godzin spędzonym na siłowni dzisiaj Robert jest tak ciężkim przeciwnikiem dla obrońców drużyn przeciwnych, a jego największym atutem jest gra plecami. Ostatnio 31-latek wrzucił na swojego Instagrama zdjęcie, w którym prezentuje swoją imponującą muskulaturę. Jak widać, w jego wypadku wiek nie gra roli i jest tylko nieistotną liczbą. Tym bardziej jeśli porównamy sobie jego sylwetkę z teraz i sprzed 10 lat, to zauważymy ogromny progres. Piszcie, jak oceniacie muskulaturę Roberta Lewandowskiego. Futbol profesjonalny jest ciekawy, ale to, co czasami potrafi się wydarzyć na szczeblu amatorskim, wręcz przechodzi ludzkie pojęcie. Zobaczcie sami.
tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja także będzie bardzo mile widziana. Zachęcam Was także do obejrzenia moich poprzednich filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Na razie!